Servus! Dziś pokażę Ci, jak przygotować pyszny gulasz po węgiersku. Zanim zobaczysz wszystkie składniki, które jak mniemam mogą być dla Ciebie zaskoczeniem, obejrzyj, jak przygotowuję mięso do gulaszu. W tym przepisie, jak i w wielu innych dostępnych na moim kanale, podkreślam, że już na zakupach przygotowuję danie. W tym przepisie wybrałem mięso wołowe, ale możesz użyć również wieprzowego. Najlepsza sztuka mięsa do tego przepisu pochodzić będzie z pręgi, łopatki lub karkówki. Na 500 g mięsa użyłem 1 łyżkę papryki słodkiej, pół łyżeczki pieprzu czarnego, 1 łyżkę ziół prowansalskich, 2 ząbki czosnku, 20 ml oliwy z oliwek. Wołowinę przygotowuję godzinę przed smażeniem. Mięso kładę na rozgrzaną patelnię. Chodzi o to, by jak najszybciej podsmażyć je z każdej strony. W tym czasie kroję na piórka cebulę. Po minucie wołowinę odwracam na drugą stronę. Również smażę ją przez minutę. Po tym czasie odsuwam wołowinę na boki i dodaję cebulę. Przesmażam ją razem z mięsem. Wszystko dokładnie mieszam. Przykrywam i ustawiam czas na 20 minut. Jak wołowina razem z cebulą przenikają się wzajemnie, mamy czas, by przygotować pozostałe warzywa. Do wołowiny dodaję wcześniej pokrojoną w kostkę 150 g marchwi, 150 g selera, 100 g pietruszki. Wszystko dokładnie mieszam. Dodaję 100 ml wody. Przykrywam i duszę pod przykryciem przez 1 godzinę. W tym czasie przygotowuję ziemniaki, które wykorzystam do gulaszu. Przepis na pyszne piurety miankowe możesz obejrzeć na moim kanale. Po 1,5 godzinie od rozpoczęcia smażenia na patelnię dodaję wcześniej pokrojoną w kostkę paprykę czerwoną oraz oliwę z oliwek. Paprykę przesmażam i łączę z mięsem. Sprawdzam mięso, czy jest miękkie. Różnie to z nim bywa, czasem trzeba jeszcze pogotować. Zazwyczaj jednak po tym czasie wystarczy jeszcze 30 minut i smaki dobrze się połączą. Dodaję paprykę pod koniec, dlatego by się nie rozgotowała. Całość mojego gulaszu po węgiersku uzupełnia fasola czerwona z puszki, którą dodaję po przesmażeniu papryki. Dodaję jeszcze 100 ml wody, by wszystko mogło się jeszcze podusić. Na ostatnie 10 minut dodaję pomidory, by uzupełnić smak mojego gulaszu po węgiersku. Oczywiście możesz również zagęścić sos w inny sposób, dodając śmietanę, mąkę lub koncentrat pomidorowy. Ja kocham naturalne smaki. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że przepis sprawdzi się w Twojej kuchni. Zapraszam do zostawienia opinii w komentarzu oraz subskrybowania mojego kanału. Polecam również obejrzeć inne przepisy. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Pozdrawiam, Krychu gotuje.